Paradoksalnie największym beneficjentem zamachów w Paryżu okazuje się Rosja. Bez Rosji Zachód raczej nie rozprawi się z radykalnym islamem. Nie poradzi sobie z Państwem Islamskim, a to właśnie tak zwane Państwo Islamskie Daesh jest dzisiaj największym wrogiem zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. W Państwie Islamskim walczą oficerowie Sadama Hussaina, Rosja ma świetne rozpoznanie właśnie tego, jak wygląda ten organizm od środka, oprócz tego ma swoje wpływy oczywiście na Bliskim Wschodzie, opierając się na Iranie i opierając się na asadzie i to chce wykorzystać Zachód. Temu będzie służyło teraz przekonanie Rosji, żeby zaangażowała się właśnie w walkę z państwem islamskim. Ta taktyka sprawi, że tak naprawdę Ukraina zostanie zostawiona sama sobie, a Polska nie ma szans na to, żeby zmienić dyslokację na przykład wojsk NATO w naszej części Europy. Wszystko wskazuje też na to, że te sankcje, które są wymierzone w Rosję wkrótce zostaną zniesione, no bo czymś Zachód musi za zaangażować zaangażowanie Rosji na Bliskim Wschodzie zapłacić.